Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Pragnienia Boga różnią się od pragnień ludzkich. My zabiegamy o wojnę i rozłam tam, gdzie powinien być pokój i zgoda. Z kolei szukamy zgody i pokoju tam, gdzie powinien być jasny podział i niezgoda. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, ażeby już zapłonął, mówi dziś do nas Jezus. Jak powiedzieliśmy sobie kilka tygodni temu, ten ogień, którym ma płonąć ziemia, jest Duch Święty. Duch Boży nie przynosi światu błogiego, świętego spokoju. Duch jest dynamiczny jak ogień, płonie i pożera wszystko, co nieświęte. Stawia jasne granice między dobrem a złem. Nie szuka pokoju za wszelką cenę, ale inspiruje do sprzeciwu i niezgody wobec zła tego świata. Duch Święty nie toleruje tego, co skażone jest grzechem. On przychodzi po to, aby unicestwić zło, oczyścić człowieka i przygotować nowy, Boży porządek świata. Nie łudźmy się. Jak długo na świecie będzie istniało zło i grzech, tak długo nie będzie na nim pokoju i szczęścia. Walkę o dobrą przyszłość świata musimy zacząć od swojego serca, od wyzbycia się wszelkiego zła i przywiązania do grzechu. Zaufajmy Bogu i poddajmy się działaniu Ducha Świętego. Niech On nas oczyszcza i uświęca.